Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną będzie to, ten oto luj, a nawet ten luj i ten luj, który przed jeszcze w czymś takim też luju, czyli jak możecie się domyślić, to jest OnePlus Buds Pro 2, jak mogliście przeczytać albo rozpoznać po kolorkach opakowania takich OnePlusowych. Czyli są słuchawki, słuchawki, które kosztują teraz 8 stówek, da się dostać je kilka dyszek taniej, czyli to są słuchawki z nieco wyższej półki, to nie są takie, wiecie, pierdzące słuchaweczki za stówkę czy dwie, tylko to jednak już ta półka jest, może nie ta super premium czy cokolwiek, no ale to jest już taka pewnie podchodząca pod premium, jeśli chodzi o takie pierdółki, albo chociaż taka wyższa, średnia, wyższa półka, więc jest na czym testować. Dobra, OnePlus do mnie napisał, znaczy ja napisałem do OnePlusa o teściki, powiedzieli, że mogą mi wysłać telefonik i mogą mi dorzucić takie słuchawki. Jak wiecie lub nie, ja fanem takich słuchawek nie jestem. Nie przepadam za słuchawkami dokanałowymi, dousznymi, są dla mnie troszkę niewygodne. Jak słucham dłużej, to mnie już uszy bolą, łeb nie boli od nich, więc wolę takie duże, wiecie, duże luje, które są moim zdaniem dużo wygodniejsze. Ale ostatnio naszła mnie myśl, że może bym sobie kupił właśnie takie coś. Bo czasem gdzieś tam idę, potem nie biorę plecaka, nic. Idę tylko na chwilę, żeby była muzyka, potem, wiecie, mam takie coś, więc bym sobie spokojnie to wtedy schował do kieszonki, bo to nie jest przecież aż takie duże, schowałbym sobie do kieszeni, to byłoby git. Więc może to jest rozwiązanie dla mnie. Może to jest patent, że powinienem sobie takie słuchawki kupić, nie wiem czy OnePlusa konkretnie, ale powinienem. Więc mówię, a dajcie, sprawdzimy, zobaczymy, co te luje mi powiedzą, czy to są fajne słuchaweczki, czy nie. No i poprosiłem, potestowałem sobie i mam kilka przemyśleń. Przede wszystkim, może to ja jestem głupi. Nie będę się kłócił, że to wina OnePlusa. Może to ja. Ale pierwszy raz, jak je założyłem, nie wiedziałem, która jest do którego ucha. Nie ma tu oznaczenia. One teraz już, jak je zakładam, to czuję, która jest gdzie. A na początku, gdy nie byłem przyzwyczajony i nie nosiłem takich słuchawek, to w sumie jak je tam upchnąłem odwrotnie, to też nie wypada w sumie, więc mogłoby pasować. No nie pasuje tak naprawdę, ale dawajcie oznaczenia. Mu się trafi głupi użytkownik i będzie. Ale teraz już wiem, jak się z nich korzysta, więc spokojnie. Teraz już nie jest tak źle. Dobra, więc jak już się nauczyłem z nich korzystać, pojeździłem sobie z nimi do pracy, trochę posłuchałem na nich, bo stwierdziłem, że to może być fajna alternatywa dla dużych słuchawek, gdy sobie, nie wiem, coś słucham w łóżku wieczorem, albo gdzieś muszę właśnie pójść i nie mam za bardzo miejsca, żeby duże schować słuchawki. No, znajdą się miejsca. I dlatego chciałem sprawdzić te słuchawki, żeby się do tego przekonać lub nie. Te słuchawki pod wieloma względami mnie przekonują. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim mają bardzo fajny czas pracy na baterii. Ja je chyba ładowałem raz i słuchałem kilkanaście godzin i one się cały czas siedziały w etui i mi się nie rozładowały. OnePlus podaje, że do 25 godzin, jeśli chodzi o ANC i słuchawki etui, słuchamy słuchawki 6 godzin, bez ANC 9 i 39, jeśli chodzi o słuchawki plus słuchawki etui. Nie udało mi się ich rozładować, więc spoko, czas pracy bardzo dobry. Po drugie, bardzo fajne audio. I tutaj zarówno jeśli sobie słuchałem jakichś podcastów, jakichś utworów, jakiegoś YouTube'a sobie oglądałem, bardzo to się fajnie sprawdzało. Plusem zdecydowanie jest to ANC, które też mnie wyciszało, które mi się czasem przydawało, jak jechałem tramwajem i ten hałas był dość spory, więc fajnie to tak przytłumiało. Nie są pewnie to tak dobre, nie jest to tak dobre ANC jak przy dużych słuchawkach, no ale moim zdaniem jak na takie małe słuchaweczki jest jak najbardziej ok, ale muszę dodać, że ja nie mam żadnego praktycznie porównania, bo po prostu z takich sprzętów nie korzystam. Mimo tego z tych jestem naprawdę zadowolony. Dobra, to plus, to plus. Wykonanie moim zdaniem też na plus. Bardzo ładne są takie trochę amelinium, jak to mówią, trochę tworzywa. Jak już przypasowałem do ucha, to są też całkiem wygodne i mi nie wypadają, więc jest... A znowu źle założyłem. To może nie być wina OnePlusa.
Ale nic nie mówię. Na wszystkich testach. Jakby nie piorun strzelił, sprawdzam słuchawki. Dobrze. Nie, nie wypadają, są wygodne, więc nie mogę się do tego elementu też przyczepić. Ale czy bym je kupił? No i tu się właśnie zaczyna ta druga strona. Mają też IP55, srututu, więc można sobie w nich tam pobiegać, spocić się. Tego nie testowałem, ja się szanuję, nie będę biegał przecież. Szanujmy się, nie narażajmy własnego zdrowia. Dobra, ale czy mnie przekonały? No właśnie, i tu jest to, ale. To nie jest tak, że one mnie nie przekonały. To jest tak, że ja się nie przekonałem cały czas do tego typu słuchawek. Mimo tego, że te słuchawki są bardzo fajne, są bardzo wygodne, są bardzo przyjemne, są bardzo dobrze grające, czas pracy też spoko, to nadal nie wiem, czy ja bym chciał używać takich słuchawek. Ja zawsze mam taką manię, że sprawdzam, czy chatę zamknąłem 3 razy, czy wszystko. Nawet nie wiecie, jak sobie wyciągam w tramwaju, jak ja włożę do tego głupiego etui. Etui fajne jest, ale wiecie, włożę sobie do tego etui i sprawdzam, czy na pewno tam są 15 razy można dostać ataku. Albo czy wrzucam do plecaka, czy na pewno jest, schowałem wszystko. Duże słuchawki nie ma problemu. Widać już od razu, że są, a z tymi się musiałem bawić. Plus bałbym się, że je zgubię. Wiecie, musiał sobie kupić słuchawki bezprzewodowe. I tak jak się śmiali, że było do AirPodsów słuchawki bezprzewodowe i możesz sobie dokupić takie kabelek, który je połączy. Więc tak, kup sobie słuchawki bezprzewodowe i dokup do nich osobno kabelek, który będzie je spinał razem, żeby ci się nie zgubiły. To właśnie ja. To by było dla mnie. Więc mnie chyba nie przekonały w takim sensie, że ja chyba nie chcę sobie kupić takich słuchawek i chyba jednak zostanę przy dużych słuchawkach. Z nich mógłbym korzystać, ale raczej bym korzystał z nich głównie w domu i sporadycznie na zewnątrz, a to chyba się mija z celem, bo to są głównie słuchawki na zewnątrz. Nie przedłużając tego materiału, same słuchawki moim zdaniem naprawdę bardzo dobre, bo dźwiękowo, bateriowo, wszystko jest sztosiwo. 8 stówek to jest sporo, więc konkurencja na tym rynku też jest dość duża, jak sobie rzucałem okiem. No ale OnePlusy na pewno zasługują, żeby wziąć je pod uwagę. Szczególnie jak sobie, o jeszcze nie powiedziałem, już 8 minut prawie. Jak sobie zainstalujecie aplikację, to jest aplikacja Hey Melody. Dokładnie. A potem macie dużo ustawień różnych, możecie sobie zeskanować własne ucho dla lepszego dźwięku. Złote brzmienie możecie sobie włączyć, to jest fajne akurat. Klikniecie sobie przez 3 sekundy i wam się takie kojące dźwięki. Słuchajcie, jak uważacie, że to jest głupia funkcja, popracujcie sobie trochę w korpo i zmienicie zdanie. Nie, no żartuję, lubię swoje korpo. Ale tak, to jest bardzo fajna funkcja, można sobie potestować, pozmieniać to brzmienie trochę, to ANC poustawiać. Jest trochę tych funkcji, więc na pewno każdy będzie zadowolony. I to tyle.